Witam Was bardzo serdecznie, na imię mam Łukasz, jestem tutaj doktorantem i w ciągu najbliższych 45 minut chciałbym troszkę Wam opowiedzieć o statystyce. Tak jak być może słyszeliście takie określenie, że o, matematyka to język nauk ścisłych. Ja bym co prawda powiedział, że to jest między innymi język nauk ścisłych, bo to jest, ma dużo różnych wspaniałych aspektów, a między innymi faktycznie jest tym językiem. Tak powiedziałbym, że statystyka to jest niejako język nauk eksperymentalnych. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się doświadczenia, czyli fizyka, chemia, tam opisanie tych doświadczeń często jest przeprowadzane przy użyciu właśnie języka statystyki. Przy czym nie będę Wam mówił o statystyce opisowej, z którą być może mieliście jakoś do czynienia, jakieś wykresy, słupki, średnie. To jest coś, co pozwala nam faktycznie jakoś opisać dane. To, o czym chciałbym mówić, to jest statystyka matematyczna, w jakimś sensie głębsza pod kątem matematycznym i to jest ta statystyka, która pozwala nam z danych wyciągać jakieś wnioski na temat rzeczywistości, a przy okazji czasem wydaje, przynajmniej mi, się całkiem wdzięczna i przyjemna i mam nadzieję, że te przykłady, które wybrałem, też na Was jakby odniesiecie podobne wrażenie. No dobrze, no ale najpierw, ponieważ szczęśliwie tutaj bardzo się z tego cieszę, nie tylko mamy do czynienia z takimi już dobrze przygotowanymi słuchaczami z liceum, ale również witamy słuchaczy troszkę młodszych, to taka mała rozgrzeweczka, żebyśmy wszyscy mieli podobny poziom startów. Otóż powiedzmy, że film Batman, doskonały film, ja jestem wielkim fanem, jak nie widzieliście, to musicie obejrzeć, ale pewnie wszyscy widzieli. Powiedzmy, że obejrzało 40% kobiet w Polsce i 90% mężczyzn. Nie wiem, dlaczego taka proporcja mogła być, ale myślę, że 40% kobiet i 90% mężczyzn. To czy chwilę się zastanówcie, czy potrafilibyście powiedzieć, jaki procent społeczeństwa obejrzał ten film? Zakładamy, tak, to jest dobre pytanie, faktycznie musimy tutaj coś założyć, no i takie naturalne założenie, że jest w społeczeństwie 50-50, połowa jest kobiet, połowa mężczyzn, co nie jest nie do końca prawdą, ale takim rozsądnym przybliżeniem. No to, nie wiem, pewnie część z Was już to widziała, no to należało powiedzieć, że 40% z połowy to jest 20% tych 20% tej części społeczeństwa to kobiety, no i tam 90% drugiej połowy, no to jest co 25, dobrze mówię? 45, przepraszam, tutaj. Czyli tu jest 20 plus 45, wyszłoby 65% społeczeństwa oglądało Batmana. Okej, no to druga zagadka, to nawet nie dam Wam czasu na zastanowienie, rzucam monetą, jaka jest szansa na wypadnięcie orła, no to pewnie jedna druga, tak? Wiadomo. Rzucam kostką sześcienną, jaka jest szansa na wypadnięcie jednego oczka? Ktoś wie? Koleżanka wie? Tak, rzucam kostką i że wypadnie jedno oczko. 1/6, no to wszystko wiemy. A teraz trochę trudniej, rzucam monetą, jeśli wypadnie orzeł, rzucam kością sześcienną. Jeśli wypadnie reszka, rzucam kością czworościenną. Nie wiem, czy widzieliście taką piramidkę. Jak ktoś gra w RPG, to widział. No i no jak to się robi? No to trzeba by zrobić takie drzewko. Tutaj niestety ten ekran zasłania tablicę. Trochę szkoda, to bym narysował. O, dobra. Tak na szybko to ale tutaj nie wszyscy będą z tamtej strony widzieć. No to takie drzewko, no to zaraz się pokaże podobne, no ale wiadomo, że to jest... Mam szansę 1/2 na to, że będzie kostka i wtedy mam 1/6. To jedna... Pewnie kolega ma rację, ja sam nawet nie wiem. 1/2 razy 1/6 to jest co 1/12, tak? I 1/2 razy 1/4 to jest 1/8, 1/12 plus 1/8. To jest tak, 5/24, także wszystko się zgadza. No to z czegoś takiego skorzystamy. No i teraz pierwsza taka zabawna zagwozdka statystyczna. No to, co to jest statystyka? No to często kojarzy nam się z badaniami, że ktoś do nas dzwoni i to coś się do nas pyta. No tak będzie tutaj, powiedzmy, że chcę oszacować odsetek polskich uczniów, którzy lubią koty. No to co ja mogę zrobić? No mogę wziąć za telefon i zacząć dzwonić do uczniów polskich. Na przykład, o, dzień dobry, jestem Łukasz, czy lubi pani koty? Do pani. Oczywiście, no to już mam jednego, który lubi. Czy pan lubi koty? Wszyscy. No to jeszcze koleżanka, czy lubi pani koty? Tak. No i na podstawie tej próbki stwierdził, że 100% polskich uczniów lubi koty, okej? No a ogólnie wiadomo, że im dłużej dzwonię, tym być może wreszcie kogoś spotkam, kto tych kotów nie lubi. Byłoby to niezrozumiałe, ale tacy ludzie pewnie są. No i na podstawie tej próbki po prostu patrzę, ile lubiło koty Dzielę to przez ile zapytałem, no i to jest moja ocena tego, jak to wygląda w całym społeczeństwie, okej? Jakby ktoś miał jakieś pytania, proszę śmiało mi przeszkadzać, jest nas niewiele, jest przyjemnie kameralnie, więc możecie mi przerywać. Lepiej zrobić troszkę mniej, a dokładniej niż odwrotnie. Dobrze, że jest pan mniej, bo nie wiem, czy pan widział, co się tu działo. No widziałem, że były jakieś wielkie tłumy, więc ja czuję się, że tutaj tylko sami wybrańcy są, także jestem naprawdę dobrze tym zbudowany, że jesteśmy w takim swojskim, niewielkim gronie. No ale mam nadzieję, że to jest jasne. No to teraz powiedzmy, że mam troszkę trudniejszy problem. Ja tutaj być może muszę zaktualizować trochę te slajdy. No, o co chodzi? Powiedzmy, że ja nie chcę wiedzieć, ile lubi koty, a ile lubi Disco Polo. No tak jak ja do koleżanki. Czy lubisz Disco Polo? Nie lubisz Disco Polo. A kolega czy lubi Disco Polo? Nie. No właśnie, on mówi, że nie lubi Disco Polo, ale może gdzieś tam w domu, w swoim kącie, jak wróci, to sobie puszcza jakieś płyty jakiegoś Wiesia z kogoś tam. Tak. I po prostu nie chciał się do tego przyznać na forum publicznym, bo stwierdził, że no, może być trochę niezręcznie, może wyjdzie śmiesznie. Więc wiadomo, że są takie pytania, że ja mogę do kogoś dzwonić, ale ktoś może mi nie udzielić poprawnej odpowiedzi nawet przez telefon, bo boi się, że nie wiem, ja to nagrywam i później to upublicznię i będę się z niego śmiał. Mogę powiedzieć ściślej. Nie widziałem dobrej muzyki Disco Polo, dlatego zakładam... No kolega bardzo się poruszył, więc to tym bardziej jakby uświadamia nas, że być może jednak czuje, że musi się tutaj bronić, ale no to... Whatever. Już wiadomo, że w czym rzecz. Że są takie pytania, do których nie chcemy się przyznać. I to jest zabawny przykład, ale można sobie wyobrazić poważnie, na przykład pytanie o to, czy ktoś bierze narkotyki, czy coś, jakieś takie mniej przyjemne rzeczy. No i jak można by przeprowadzić ankietę tego typu? No to tutaj jest bardzo, bardzo zabawna, przyjemna sztuczka, która wiąże się z tym drzewkiem, które udawałem, że rysowałem przed chwilą. Mianowicie, no, co mogę zrobić? Mogę prosić osoby, do których dzwonię, by rzuciły monetą. Jeśli wypadnie orzeł, mają odpowiedzieć na moje pytanie, a jeśli reszka, mają po prostu powiedzieć tak, niezależnie od wszystkiego. No to powiedzmy, że ja tutaj koleżance dam jakąś monetę. Proszę bardzo. Teraz do niej dzwonię. Halo, dzień dobry, czy lubi pani Disco Polo? To co pani robi? Rzuca pani monetą, tak jest? No proszę rzucić. Uważać, dokładnie rzucać i coś tam wyszło. Teraz jeśli wiesz, co wyszło? No. Reszta. No to jeśli była reszta, to pani po prostu odpowiada tak. To się dobrze złożyło. Dobrze się złożyło dla mnie, w tym sensie, że no... O. Dobrze się złożyło dla mnie, no bo... No bo teraz pani owszem odpowiada tak, bo takie były reguły. No i powiedzmy, że no, zadzwoniłem do mnie. Ja lubię Disco Polo, niech będzie. I teraz jak ktoś do mnie by zadzwonił, jak mi wypadnie orzeł, to ja wiem, że ja mogę po prostu odpowiedzieć tak i nie boję się, że to będzie wykorzystane przeciwko mnie. Dlaczego? No bo ja zawsze mogę powiedzieć, że wypadła mi reszka. Więc zawsze mogę powiedzieć, że ta moja odpowiedź tak nie wynikała z faktu, że ja lubię to Disco Polo, tylko wyniknęła z faktu, że zgodnie z tym, co miałem zrobić, wypadła mi reszka, więc niezależnie od wszystkiego odpowiadam tak. Zgoda? Więc taki proces, takie jakby dołożenie reguł, zgodnie z którymi z pewnym prawdopodobieństwem odpowiadam tak, udzielam tej niewygodnej odpowiedzi niezależnie od wszystkiego, on daje mi taką warstwę, która kryje moich ankieterów. Jakby sprawia, że nie czują się demaskowani w przypadku, kiedy udzielają niewygodnej odpowiedzi, bo zawsze mogą zwalić na to, co na te reguły gry. No ale teraz, okej, no, wykonałem to doświadczenie, zadzwoniłem do was wszystkich, dostałem jakieś odpowiedzi, no ale część z tych odpowiedzi tak, jakie dostałem, no to wynika z tego, że rzucaliście tą monetą i dostaliście reszkę, no ale część z tych odpowiedzi tak, no to pochodzi od osób, którym wypadł orzeł, a które lubią Disco Polo, tak? No to wtedy też odpowiadają tak. Pytanie, w jaki sposób można wydedukować z tych wyników doświadczeń to, co nas interesuje. Faktycznie to, jaki procent społeczeństwa słucha Disco Polo. No i zobaczmy, jak to zrobić. Schemat naszego doświadczenia, to nasze drzewko wyglądałoby tak. Jest rzut monetą z prawdopodobieństwem 1/2, nie wiem, czy tutaj jest laser, o jest. Będę miał resztkę i wówczas na pewno udzielę odpowiedzi tak, z prawdopodobieństwem 1. Natomiast z prawdopodobieństwem 1/2 będzie orzeł, no i wtedy no, są te nieznane przeze mnie wielkości P serduszko i P pik. Okay? P serduszko to jest to, czym jestem zainteresowany, co chciałbym oszacować. To jaki procent społeczeństwa faktycznie słucha Disco Polo. No to na podstawie tego drzewka można stwierdzić, że prawdopodobieństwo tego, że dostanę odpowiedź tak w moim doświadczeniu, to jest połowa tego P serduszko, no bo z pewnością 1/2 wejdę w ten fragment, gdzie jest P serduszko, ta część społeczeństwa, która słucha Disco Polo, a z pewnością 1/2 będę tutaj, no i wówczas na pewno otrzymam odpowiedź tak. A teraz oto tutaj to prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi tak w moim doświadczeniu ja mogę oszacować tak, jak poprzednio szacowałem to, jaki procent społeczeństwa lubi koty. To znaczy to P tak, to z drugiej strony no ja tak patrzę, jaka część spośród tych wszystkich osób, do których zadzwoniłem, udzieliła mi odpowiedzi tak. Dobra? No w porządku, to w tej sytuacji mogę zamiast tego P tak tutaj wstawić to częstościowe oszacowanie tego prawdopodobieństwa. No i na podstawie tego wyrugować, jakie jest to P serduszko, które mnie interesuje. Okay? No to jest wówczas, jak wezmę to równanie, je przekształcę tak, żeby mieć z jednej strony P serduszko, no to dostanę P serduszko, to jest 2 razy ptak minus 1. Na ptaka zamieniam na coś takiego i mogę w ten sposób stwierdzić no, jakieś przybliżenie tego, co mnie interesuje. Jaki procent społeczeństwa słucha muzyki Disco Polo. No i oczywiście ten schemat można troszkę zmienić. Można prosić nie o to, żeby słuchacze rzucali monetą, ale żeby na przykład rzucali kością. Jak wypadnie im 1, to żeby udzielili odpowiedzi na moje pytanie, a w przeciwnym wypadku, żeby powiedzieli tak niezależnie od wszystkiego, no ale bardzo łatwo w ten sam sposób wyprowadzić zależność szukanej wartości w społeczeństwie, tego udziału osób, które udzielają odpowiedzi tak na niewygodne pytanie, no od tego, jakie są nasze wyniki. O, no to jest pierwsza część, tak słucham. Że w sumie wadą tej metody jest to, że zmniejsza to próbkę statystyczną. Bardzo słusznie i może teraz nie, bo się trochę tak boję, że będę miał mało czasu, a jeśli będzie więcej czasu, to pokażę wam pewne symulacje, w które jakby wyniki łatwo uwierzyć. No bo zauważmy, że im mniejsze jest to Q tutaj, tym z jednej strony ci ludzie mogą czuć się lepiej kryci w jakiś sposób. Jakby to Q była 1/6, no ten rzut kością i 1 z prawdopodobieństwem 1/6, no to ci ludzie, którzy słuchają Disco Polo, będą dużo bardziej komfortowo się czuli udzielając odpowiedzi tak, a to dlatego, że jest większa szansa na jakby ich wytłumaczenie jakby co, że rzuciłem kością i wypadła mi 5 albo coś innego, w każdym razie nie 1, to wytłumaczenie jest wtedy dużo bardziej przekonujące. Ale z drugiej strony im mniejsze jest to Q, tym mniejszy jest udział wśród ankietowanych tych, którzy faktycznie udzielili mi odpowiedzi na moje pytanie. W związku z czym łatwo uwierzyć, że im mniejsze to Q, tym to oszacowanie zgodnie z tym wzorem jest mniej pewne, ma dużo większe wahanie. Także tutaj należałoby zawsze znaleźć jakiś złoty środek pomiędzy tym, jak dużo informacji chcemy uzyskać, a tym, jak kryci mają się czuć nasi ankietowani. Dobra. Mam pytanie. Tak, słucham. Takie, to nie do tego, ale dlaczego jeśli mamy na przykład rzut kością, to jak będziemy rzucać jakby coraz więcej i będziemy robić z tego jakiś... Średnią na przykład. Tak, średnią. To czemu to dąży do jednej? Na przykład rzucamy kostką i czy wyrzucimy jedynkę? Rozumiem pytanie, to jest dobre pytanie. W dwóch słowach wytłumaczenie tego zdarzenia to jest takie, że to wahanie tych twoich wyników, to jak bardzo ci się to waha wokół średniej, to jest pewna wartość nazywana wariancją, Im ona jest większa, tym bardziej twoje wyniki się wahają. A z drugiej strony można nietrudno obliczyć, że im więcej doświadczeń przeprowadzasz, tym ta wariancja musi być mniejsza. W związku z czym im więcej doświadczeń, tym mniej te wyniki się wahają. No tak na marginesie, teraz przejdźmy do kolejnego przypadku. Wyobraźcie sobie, że macie fabrykę kości. I w tej fabryce jest maszyna, która te kości produkuje, przy czym ona może być w trzech możliwych stanach. Jest jakaś wajcha, która może być w trzech możliwych ustawieniach i w zależności od ustawienia te kości, no każda z nich jest trochę oszukana, no ale sposób, w jaki są oszukane, jest reprezentowany przez tę tabelkę. Czyli w pierwszym stanie ta maszyna produkuje kości, które dają takie prawdopodobieństwa wyrzucenia poszczególnych oczek, w drugim stanie takie prawdopodobieństwa poszczególnych oczek i w trzecim stanie takie prawdopodobieństwa poszczególnych oczek. No to teraz niech każdy się zastanowi 15 sekund nad następującym problemem. Powiedzmy, że ja proszę tę maszynę, żeby wyprodukowała mi jakąś kość, ja sobie jakoś tam tę wajchę ustawiam, ja dostaję tę kość i rzucam ją 5 razy, zdaje się, po czym dostaję takie wyniki. I waszym zdaniem, na jakim ustawieniu była ta wajcha? Niech każdy z was chwilę pomyśli, czy dla niego to jest jasne, czy nie. Wziąłem jakąś z tych trzech kości w jakimś sensie i dostałem w 5 rzutach same szóstki. Która to mogła być kość? Dobra, dam jeszcze 5 sekund. Ok, kto jest za tym, żeby to była, że wajcha była na pierwszym ustawieniu? Nie ma takich, na drugim ustawieniu. I na trzecim ustawieniu. Bardzo dobrze, to jest bardzo sensowny wybór. No dobra, no to teraz troszkę trudniej. A co by było, jeśli takie byłyby wyniki? W sumie równie dobrze to mogłaby być jakakolwiek. Jeśli mamy szczęście, to wrócimy... No tak, ale poprzednio też mogła być każda. Poprzednio też mogło być każde ustawienie, ale z jakiś sposób stwierdziliście, że dobra, to ostatnie jest najsensowniejsze, nie, tak? To ostatnie jest najbardziej prawdopodobne, tego, że jakby najwięcej jest jakby przy szóstce, więc to jest najbardziej prawdopodobne, że akurat przy tym ustawieniu wypadnie, no, ale przy każdym może tak wybrać. Doskonale, to jest bardzo, to ja się na chwilę pochylę nad tym, co koleżanka powiedziała. To jest bardzo dobry pomysł, żeby zobaczyć, jakie prawdopodobieństwa poszczególne z tych ustawień przyporządkowują danemu wynikowi i wybrać to ustawienie, które przyporządkowuje mu największe prawdopodobieństwo. Okay? Co do tego, to mimo, że nie wiem, czy to można tak powiedzieć, ale nawet w pierwszym ustawieniu, mimo że szóstka nie ma większości prawdopodobieństw, i tak ma więcej prawdopodobieństwa niż każda z poszczególnych. Tak, no właśnie na tym polega. Przy czym to jest istotne, jest tutaj zauważyć, że to nie jest tak, że to jest najbardziej prawdopodobne ustawienie. Te ustawienia są 3 i ja wybrałem któreś. Wy nie możecie stwierdzić, że jedno jest bardziej prawdopodobne od drugiego, bo nie znacie żadnego mechanizmu losowego, które miałoby stać za wyborem danego ustawienia maszyny. Ale to, co możecie spokojnie stwierdzić, to to, że faktycznie trzecie ustawienie przyporządkowuje największe prawdopodobieństwo takiemu ciągowi wyników, w związku z czym jest sensownym podejrzewać, że okej, to pewnie było trzecie ustawienie. Podobnie moglibyście spróbować rozwiązać to zadanie. No, tutaj trzeba było mieć kartkę papieru, no ale równie, tak jak poprzednio, moglibyście obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania takiego ciągu wyników przy poszczególnych ustawieniach. No to prawdopodobieństwo nie liczy się trudno, no bo... No jak ktoś to widział, to wie, a jak nie widział, to niestety może już nie mam czasu, żeby w to wnikać, ale policzenie prawdopodobieństwa uzyskania danego ciągu wyników przy poszczególnych ustawieniach maszyny jest naprawdę zadaniem standardowym, można to zrobić. No i w tej sytuacji, które byście wybrali? Kto wybrał pierwsze? Drugie? Trzecie? No i bardzo dobrze, wybralibyście znowu to ustawienie, które przyporządkowuje temu największe prawdopodobieństwo. No i... Uwaga, uwaga, to jest wiekopomna chwila. Każdy z was w tym momencie po raz pierwszy w życiu, tak podejrzewam, po raz pierwszy w życiu skonstruował tak zwany estymator największej wiarogodności. To znaczy te ustawienia, no to jest coś, czego wy nie znacie, ale to magiczne ustawienie wyprodukowało wam jakieś wyniki. I co wy zrobiliście? To wy wybraliście to ustawienie, znowu się powtarzam, które przyporządkowało tym wynikom, które wy widzicie, które wy macie, jak największe prawdopodobieństwo. I to w statystyce matematycznej nazywa się właśnie estymator największej wiarogodności. No i my tego już nie będziemy robić. Część druga. Co jest? A właśnie, to taka krótka powtórka być może z lekcji, rozgrzewka przed maturą. Czy kojarzycie, jak się liczy takie rzeczy? W pokoju jest 20 uczniów, na ile sposobów mogę wybrać 5 z nich? No to jest takie... Tak, dokładnie. O, widzę, że tutaj w każdym języku jest tutaj, można powiedzieć, co to jest, no ale wiadomo, to się oznacza tak, a liczy się tak. Okay? Jak ktoś widział, to wie, jak nie widział, to bardzo bym chciał to wytłumaczyć, ale niestety nie mam czasu. W każdym razie to jest coś zupełnie standardowego, wiemy, jak to się robi. Dobra, to drugie pytanie. A jakbyście mieli, przy tych 20 uczniów jest 12 dziewczynek i 8 chłopców i chcemy wybrać teraz znowu 5 osób, ale tak, żeby były 3 dziewczynki i 2 chłopców. To jakbyśmy to robili? Każdy się zastanowi. Uwaga, koniec czasu, muszę pędzić. No to się robi w ten sposób, w co łatwo uwierzyć, ok? No mam 12 dziewczynek i chcę wybrać 3, no to jest 12 po 3. No niezależnie od tych dziewczynek, 3 dziewczynek ja mogę wybrać 2 chłopców, ok? No a tę 2 chłopców niezależnie wybieram z kolei na 8 po 2 sposobów. Mam 8 chłopców i chcę wybrać 2 z nich. No i teraz trochę tak jak w szyfrze. Tutaj dziewczynek mam tyle kombinacji, chłopców mam tyle kombinacji, więc wszystkich kombinacji no to po prostu mnożymy i nam wychodzi. Ok. No to teraz ostatnie pytanko z tego gatunku. No to teraz mamy w pokoju 12 dziewczynek i 8 chłopców i wybieramy losowo 5 z tego grona. Jakie jest prawdopodobieństwo, że tam będą 3 dziewczynki? Koniec czasu. No to zauważcie, że to prawdopodobieństwo to jest po prostu to podzielone przez to. Dlaczego? No bo to jest liczba kombinacji, które sprzyjają mi temu opisowi, tak? To na górze to jest liczba tych kombinacji, w których znajdę 3 dziewczynki dokładnie, a to tutaj no to jest liczba wszystkich możliwych wyborów. Okay? Więc jak ja zamykam oczy i tak wybieram... Jakby dowolna konfiguracja ma to samo prawdopodobieństwo wystąpienia, no to żeby obliczyć odpowiedź na to pytanie, no to muszę wziąć wszystkie te kombinacje, które spełniają ten warunek i podzielić to przez wszystkie możliwe kombinacje, więc to jest to przez to. No dobra, no to już wiemy wszystko, co jest nam potrzebne, żeby umieć liczyć w matematyczny, mądry i statystyczny sposób ryby w stawie. O, takie pytanie. No odpowiedź na to pytanie, jak udzielić odpowiedzi na to pytanie, no to jest ostatecznie trochę niepocieszająca. W sensie ja kiedyś doczytałem, że ludzie dzień dobry, po prostu puszczają tam jakąś sondę i ta sonda liczy ryby w stawie, no i być może coś tam robi statystycznego, ale generalnie tych metod statystycznych bardzo tutaj nie ma, raczej inżynierii. No ale jest pewna taka zabawna metoda, która ma związek z tym estymatorem największej wiarygodności, o którym przed chwilą mówiliśmy. I metoda jest następująca. Otóż no, ta liczba ryb w stawie to jest coś, czego nie znamy, więc przyjmijmy, że to jest to takie nasze ustawienie maszyny. Okay? Tym razem ta maszyna nie jest ustawiona w 3 możliwych konfiguracjach, ale w bardzo wielu możliwych konfiguracjach. No i my chcemy wybrać tę konfigurację maszyny, która nam zmaksymalizuje prawdopodobieństwo uzyskania pewnego wyniku. No a jakiego wyniku? No, żeby mieć wynik, musimy doświadczenie. A jakie doświadczenie tutaj będzie? Otóż schemat jest taki. Zaraz będzie rysunek, to mam nadzieję, że się wyjaśni. Polega to na tym, że wyławiamy ze stawu 100 ryb, czy tam ileś tam, tyle ile chcemy. I te ryby, może mało ekologicznie, ale malujemy na zielono ekologiczną farbą. Jest zielona, bo jest ekologiczna. I wpuszczamy z powrotem do wody. I teraz no, dajemy im chwilę czasu. Czy wiemy, że w tym stawie, w którym jest mnóstwo rybek, nie wiemy ile, ale wiemy już, że tam pływa 100 rybek zielonych, bo zakładamy, że nikt wcześniej nie wpadł na ten pomysł. Przepraszam, już teraz muszę uciąć. Pytania będą na końcu. Wiesz? Pytania, bo my nie chcemy zakładam, że ryby się rozmnażają, czy nie? Nie. Zakładam, że przez chwilę to robię. W tak krótkim odcinku czasu, że zakładam, że one się nie zdążą rozmnożyć, ale w tak długim, że zakładam, że one zdążą się wymieszać, ok? Dobra, lecimy dalej. No i teraz jak w tym stawie pływa 100 rybek zielonych, to ja teraz znowu wyławiam ileś ryb ze stawu, no powiedzmy 200, no ale to nie ma znaczenia, jakaś inna liczba. I teraz wśród tych 200 rybek, które wyłowiłem, jest szansa, że jest tam jakaś tam liczba tych rybek zielonych, które już tam gdzieś pływały. No i na podstawie tego, ile rybek zielonych pływało w mojej nowej próbce, ja chcę powiedzieć, ile faktycznie ryb pływa pywa w stawę. No to taki, no właśnie, no i jakie jest podejście? No takie samo jak w przypadku tej maszyny, która produkuje kości. My znajdziemy takie N, które mi zmaksymalizuje szansę na uzyskanie konkretnej liczby zielonych rybek podczas tego drugiego połowu. Czyli jeszcze raz, jak to wygląda na rysunku. Tutaj moje śliczne rybki, ich jest N, nie znam N, ale co robię, to uwaga, maluję na, mam nadzieję, że kolor zielony, 100 rybek, zawsze miałem z tym problem. I wpuszczam je z powrotem, a następnie wyławiam 200 rybek z tego stawu, tak, i patrzę, ile tych rybek przy tej nowej próbce było zielonych, no jest 6 i to jest wynik mojego doświadczenia. No to co ja teraz chcę zrobić, tak samo jak w przypadku tych kości, to ja muszę widzieć, jak policzyć prawdopodobieństwo tego, że w tym drugim połowie pojawiło mi się dokładnie 6 rybek zielonych, powiedzmy. No to jest dokładnie to samo zadanie, jakie robiliśmy z tymi chłopcami i dziewczynkami. To znaczy, na początku pytam, no to że tutaj jest 6 rybek zielonych, no to tak, z jednej strony musiałem wybrać 6 zielonych rybek spośród 100 zielonych rybek, to jest 100 po 6, okej? A z drugiej strony muszę jeszcze dołożyć, ile mi zostało tych rybek? 194, tak? Tych szarych rybek, zwykłych rybek. Zostały mi 194 szare rybki, a tych nieoznaczonych jest wszystkich N-100, tak? No bo 100 jest zielonych, więc takich normalnych jest N-100. Więc wyboru tego jest 100 po 6, tego fragmentu, a wyboru tego fragmentu jest N-100, tyle jest zwykłych rybek na 194 rybki, no bo tyle ich chcę mieć w tym moim nowym połowie. Czyli wszystkich konfiguracji, w których mam 6 rybek zielonych w tym drugim połowie, jest to razy to. Okay? No oczywiście wszystkich możliwych połowów 200 rybek spośród N jest N po 200. Zatem prawdopodobieństwo, że w drugim połowie wypadło mi 6 zielonych rybek, znalazłem 6 zielonych rybek, no to jest tak samo jak z tymi chłopcami i dziewczynkami. To razy to podzielone przez to. O, to razy to podzielone przez to. To jest dokładnie to samo zadanie, tylko tutaj mam z jedną niewiadomą, tak? Z tą niewiadomą liczba rybek. No i teraz no jest taka siermiężna część tego problemu. Mianowicie mam to prawdopodobieństwo i to jest jakaś tam funkcja n-a. No i chcemy znaleźć teraz taką wartość n-a, dla której to będzie największe możliwe. No to jak się temu przyjrzeć, to jak chcę maksymalizować to tak jakbym chciał maksymalizować to, to tak jakbym chciał maksymalizować to. Te wykrzykniki to są silnie. Może się spotkaliście. No i to może wyglądać jakoś strasznie paskudnie i tak dalej, że to jest jakieś wyrażenie silniami, które chcemy maksymalizować względem n-a, no ale można zadać pytanie, dla jakich n. No ta funkcja mogę obliczyć dla tam 294, 295, 296 i tak dalej, mogę zadać pytanie, dla jakich n wartość tego wyrażenia dla n-1 jest mniejsza od wartości dla n. Jak to się tak zapisze, to te silnie się elegancko skrócą i powstanie taki szybki warunek, że n jest mniejsze od czegoś takiego. Czyli jak policzyć, dla jakich n-ów ta funkcja rośnie, dla jakich n-ów jest f od n większa od fn-1, no to się okazuje, że ona najpierw rośnie, potem maleje, opa, i bardzo łatwo policzyć, dla którego, jaki jest n graniczny, no i to jest właśnie to. No i się okazuje, że w tej sytuacji to jest wykres tej funkcji f od n, no i można policzyć, że on ma ten punkt szczytowy w tym miejscu, więc to jest no, maksimum tego, takie n, dla którego to coś jest największe możliwe. No i akurat w naszym wypadku wychodzi 3333, no i wzór taki ogólny w zależności od tych poszczególnych liczb rybek jest taki. Pytanie teraz na szybko, czy to jest naturalny wzór? Tak. Dlaczego tak? Ano dlatego, że wybieramy taką wartość, no w tej trochę jest tak jakby to czerwone kółko to była ankieta wśród rybek o to, czy jesteście zielone, czy nie, ok? I na podstawie tej ankiety ja wiem, że z grubsza 6 przez 200 rybek jest zielonych, ok? No ale z grup, znaczy wobec całości. Czyli wiem, że ile to jest procent? Pewnie jakieś 3%, tak? Wiem, że 3% rybek jest zielonych z grubsza, ale wiem, że rybek zielonych jest 100, ok? Czyli jak wiem, że 3% całości to jest 100, z grubsza rzecz biorąc, no to wiem, jak obliczyć tę wartość. Także moglibyście powiedzieć, że po co to wszystko było, straciliśmy tyle czasu, a można było tak od razu intuicyjnie powiedzieć. Tak, prawda, ale dzięki temu przeszliśmy przez taki bardzo ważny matematyczny koncept, jakim jest ten estymator największej wiarygodności. No i zawsze jest dobrze wiedzieć, że coś, co robimy, ma jakieś takie mocne umocowanie, teoretyczne. No i tak jest w tym wypadku, że taka zdroworozsądkowa wartość, jakby, którą bym przyjął, no to też ma taką motywację no, dość głęboką matematyczną. O, ten wzór jest naturalny. Ok, no to mam nadzieję, że w ciągu ostatnich 10 minut zdążymy powiedzieć coś o czołgach. A zanim to zrobimy, to znowu króciutka powtórka z teorii. Czy wiadomo, tak chociażby intuicyjnie, co to jest ta wartość oczekiwana, tak? Że jak mam monetę i ją rzucam, powiedzmy, że jak wypadnie orzeł, to dostaję 2 zł, a jak reszka 10 zł. No to tak wartość oczekiwana, no to jest połowa 1/2 razy 2 plus 1/2 razy 10. Okay? To mam nadzieję, że każdy by powiedział, że 6 zł w tym wypadku. No ja ogólnie no to wartość oczekiwana powstaje w ten sposób, że każdy wynik możliwy waży przez prawdopodobieństwo jego uzyskania i sumuje to wszystko. Okay? No ma to ręce i nogi, wydaje się rozsądne. Im mniej prawdopodobny wynik, tym mniejsze ma znaczenie dla mojej wartości oczekiwanej. Także więc na przykład jak rzucamy kością, no to wartość oczekiwana wyniku, no to biorę wszystkie wyniki, mnożę przez prawdopodobieństwo ich uzyskania, to wszędzie jest 1/6, dodaję, no i wychodzi coś tam. Mam nadzieję, że wiadomo, jak to liczyć. No i tutaj kolega już o tym wspomniał, coś, co łatwo uwierzyć, że jak wiele razy powtarzam to samo doświadczenie, gdzie dostaję jakieś liczby w ramach wyników i biorę średnią z tego, co dostaję, to to jest coraz bliższej tej teoretycznej wartości oczekiwanej. Czyli jakbyście zaczęli rzucać kością, okay, i na podstawie swoich wyników obliczali taką średnią, czyli suma wszystkich wyników przez liczbę rzutów, to jakbyście tego nie robili, to będzie coraz bliżej 3,5 ten wynik. Oczywiście on będzie się tam jakoś wahał, zmieniał i tak dalej, a im dłużej to robicie, tym bliżej jest ta średnia tak praktyczna, którą wy dostajecie, jest bliższa wartości 3,5. Dobra. No to skoro już to wiemy, no to już mieliśmy estymator największej wiarygodności, no to teraz damy, tak, zobaczymy, co to jest tak zwany estymator momentów. Powiedzmy, że teraz nie mam jednego ustawienia kości, tej maszyny, która produkuje kości, tylko ona ma teraz pokrętło. Okay? I to pokrętło daje mi prawdopodobieństwo, no właśnie, w zależności od ustawienia pokrętła, jak ono jest P, to ta kość, którą dostaję, no to jest taka, że te 1, 2, 3, 4, 5, no to mają państwo P uzyskania, a ta szóstka ma 1 minus 5P. No czyli powiedzmy, że to P zmienia się w zakresie tam 0,1/5. Okay? No więc no, tym razem nie mam takiej komfortowej sytuacji, że to jest taki dyskretny świat, w którym mam kilka możliwości do wyboru, tylko tych możliwości jest tak ciągła przestrzeń możliwości. No i jak teraz można by podejść do, no powiedzmy znowu, dostaję w wyniku 5 rzutów 6, 3, 3, 6, 3. Jaką wartość P obstawić? Na jakim poziomie było to pokrętło ustawione? No to to można by też zrobić tą metodą, którą wcześniej robiliśmy. Ona też ma tu zastosowanie. No a teraz chciałbym powiedzieć 2 słowa o innej, która wiąże się z faktem, o którym przed chwilą wspominaliśmy, że jak powtarzam jakieś doświadczenie niezależnie, no to średnia wyników tych doświadczeń jest coraz bliższa tej wartości oczekiwanej. No jak mam taką, jeśli pokrętło było ustawione na P, no to jaka jest teoretyczna wartość oczekiwana rzutu taką kością? No to co ja robię? Biorę wszystkie możliwe wyniki 1, 2, 3, 4, 5, 6 i mnożę przez prawdopodobieństwo ich uzyskania, tak? Czyli tu jest P, 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 no a szóstka ma 1 minus 5P, okay? Tak by się chwilę zastanowić, przeliczyć, wychodzi 6 minus 15P. Czyli to 6 minus 15P to jest wartość oczekiwana rzutu taką kością, jeśli pokrętło było ustawione na P. Dobra? No okej, no to wiem, jak to zależy od P, no a z drugiej strony ja mogę wziąć tę kość i rzucić ją ileś razy. No tutaj rzuciłem nią ileś tam razy równe 5, więc nie jakoś epicko dużo, no ale trochę. No i mogę obliczyć, jaka jest średnia z tych liczb tutaj. Ta średnia z liczb tutaj, no to jest co? 12, 21 podzielić na 5, tak? Coś takiego. No to ja mogę tę średnią, która jest tutaj, przyrównać do tej teoretycznej średniej zależności od P. Okay? No bo wiem, że ta średnia na podstawie próbki, ona coraz lepiej przybliża mi tę teoretyczną wartość oczekiwaną. Prawda? Więc wiem, że średnia na podstawie tego powinna być coraz lepiej przybliżać mi to. No to jak przyrównam tę średnią, a praktyczna wartość oczekiwana, jak przyrównam to do tego, no to mogę, wydaje się sensownym wybrać taką wartość P tutaj, która mi sprawi, że ta średnia, jaką obliczyłem z mojego doświadczenia, zgadza się z tym, co powinienem mieć w doświadczeniu. No to jak zrobię takie równanie, dostanę, że P z daszkiem tutaj jest 25. Czyli to jest tak zwany estymator momentu. To znaczy ja wybieram taką wartość parametru, takie ustawienie maszyny, dla którego wartość oczekiwana moich wyników odpowiada średniej z tych wyników, które obserwuję. Okay? Czyli ja w taki sposób wybieram taki parametr, żeby mieć dobrą zgodność teorii z praktyką. No, co wydaje się mieć też ręce i nogi. No dobra, no to wielki finał. Liczymy czołgi. Mamy taką sytuację, że w wyniku jakichś tam działań różnych wojennych, militarnych, ja dostaję numery seryjne moich, jakby czołgów mojego przeciwnika. Powiedzmy, że ja na podstawie, to wydaje się być takie bardzo naciągane założenie, no ale do pewnego stopnia, jak się zaraz okaże, było w historii, sprawdzało się to założenie, że no, załóżmy, że ten mój przeciwnik to jest taki bardzo, bardzo uprzejmy dla mnie, że on nadaje tym czołgom numery seryjne zgodnie z tym, jak były produkowane. Czyli jest czołg z numerem seryjny 0001, jest 0002, 0003 i tak dalej. No i ta produkcja w pewnym momencie się urywa, no ale ja w wyniku moich jakichś tam działań, wywiadu, ja zdobyłem jakąś próbkę tych numerów seryjnych, okej? No i na podstawie tych numerów seryjnych chcę stwierdzić, ile mój przeciwnik ma czołgów. O, no to jest nasz model. Właśnie zakładam, że on ma n czołgów, one są ponumerowane od 1 do n. No ja dostałem jakąś próbkę k z tych numerów i na podstawie próbki z k z tych numerów chciałbym powiedzieć coś o n. No to co ja użyję w tym celu, no to będzie spojrzenie na to, jaki był maksymalny z tych numerów. Okay? Powiedzmy, że te numery, jakie dostałem, to było 23, 4, 75, 15. No to na który ja patrzę, to jest to 75. Ja teraz będę patrzył tylko na maksymalny z numerów seryjnych czołgów, jaki spostrzegłem. No dobrze, no to zastanówmy się, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że to maksimum jest jakieś konkretne, ustalone. Powiedzmy to 75. No to są wszystkie moje czołgi. No i powiedzmy, że tutaj sobie jakoś tam, powiedzmy, że zdobyłem 3 numery seryjne, ok? K równe 3. Czyli mogą być takie, cokolwiek. 3 z tych numerów. No to oczywiście tych możliwości jest ile? N po 3 wyboru 3 numerów spośród n. Okay? No a teraz ja chcę się zapytać, to jest to n po k, tak, k równe 3. Chcę się zapytać, ile jest możliwości takich, że maksymalny z tych numerów był równy 6. Okay? No to ja też potrafię to policzyć. Dlaczego? No bo ten maksymalny z numerów jest zamrożony i to jest ta 6. Ale skoro to był maksymalny z numerów, no to znaczy, że pozostałe 2 z tych czołgów były wybrane jednostajnie stąd. Okay? Czyli ta 6 już jest zamrożona, no ale te 2 pozostałe, czy tam k-1 pozostałych, ja wybieram jednostajnie spośród tego zbioru od 1 do maksimum -1. Okay? Czyli tak, na przykład te 2 czołgi. Czyli mam, jak m to jest maksimum 6, no to tych wyborów, takich wyborów k czołgów, że maksimum jest 6, jest 6 - 1, 5 po te n minus 1, to ile czołgów mi zostało, tak? Czyli coś -1. No dobra, no puenta jest taka tej historyjki, że ja potrafię faktycznie powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że spośród k czołgów, jakie losowo wybrałem, maksimum było równe konkretnie ileś tam, 6, 5, 7, 8, 9, 10 i tak dalej. No to jak potrafię policzyć jakby prawdopodobieństwo tego uzyskania maksimum, no to Mogę też rozwiązać zadanie pod tytułem wybieram K czołgów spośród N. Znajdź wartość oczekiwaną największego spośród tych numerów, jakie dostaję. Dlaczego? No bo to maksimum może być na przykład równe K i wiem, jak policzyć, że to jakie jest prawieństwo tego, że maksimum było równe K. Może być K plus 1, wiem, jak policzyć, że maksimum było K plus 1 i tak dalej, i tak dalej. Zostaje mi taka sumka, którą taką nietrudną, kombinatoryczną sztuczką można policzyć, ile wynosi one tyle. Co jest ważne? Ważne jest tylko to, że ja faktycznie potrafię policzyć, jaka jest wartość oczekiwana maksimum spośród K numerów wybranych losowo spośród N numerów. To wychodzi dokładnie tyle. No dobra, no to teraz, to już jest koniec, teraz jak w takim razie postąpić zgodnie z tą metodologią momentów, którą opisywaliśmy wcześniej. No tak, że ja tę wartość oczekiwaną maksimum, czyli tyle, przyrównuję do tej wartości obserwowanej maksimum, czyli na przykład 6 albo 75 albo cokolwiek. Czyli wybieram takie n, żeby spełnione było taka zależność, że wartość oczekiwana maksimum jest równa maksimum, które obserwuję. No to jak tak to sobie zrobię, przeliczę rachunki, to mi wyjdzie tyle. Więc mój estymator liczby czołgów to jest maksimum z próbki plus to coś, co jest z grubsza taki rozstrzał międzypróbkowy. Znaczy, oczywiście jak mam maksimum równe 75, to tych czołgów było co najmniej 75. Okay? No ale pytanie, o ile to 75 powiększyć? No to jak wybrałem powiedzmy 3 czołgi, spośród których maksimum było równe 75, no to taki średni odstęp między numerami tych czołgów to był 75 podzielić przez 3, więc ja to maksimum zwiększam od taki średni odstęp między próbką. No i to nie jest gadanie, tak się wyrażę, i faktycznie podczas II wojny była taka sytuacja, że alianci, rzecz jasna naturalne, że chcieli wiedzieć z grubsza, ile tych czołgów jest u Niemców. No jakoś wątpię, żeby Trzecia Rzesza numerowała te czołgi 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Najbardziej nie wiedzieli, jak tłumaczyć te numery seryjne na taki numer, w jakim ten czołg był wyprodukowany. No i to zabawna ciekawostka, że jak po wojnie porównano te oszacowania dostarczane przez wywiad aliancki i oszacowania jakby wynikające z zastosowania tej metody statystycznej z tym, co było naprawdę, no to widać, że akurat tutaj hip hip hura, statystyka górą, tak? Czyli ta statystyczna metoda faktycznie była, dawała dobry rząd wielkości i ona była co do tej pierwszej liczby jakby udana w odróżnieniu od tego, co tam wywiad proponował. Także może jeszcze na samo zakończenie, wybaczcie, że przedłużę 2 minutki, ale też troszeczkę później zaczęliśmy. To ostatnie to troszkę tak na chybcika zrobiliśmy. A teraz ta strona tutaj, to możecie później... szkoda, że taka rozdzielczość jest fatalna w tym... Dobra, tak ciężko widać, jest lepiej. Na tę stronę możecie sobie wejść, później z komórki czy z czegokolwiek. A zaraz ją napiszę, a tymczasem wytłumaczę, co ona robi. To tutaj, to 1234, to jest coś, czego my nie znamy. Okay? To jest ta liczba, nie wiem, czy to widać? Tak? Super. To jest ta liczba czołgów, której my nie znamy, a o której chcemy się coś dowiedzieć. A to tutaj, co jest, to jest ta liczba czołgów, jakie przechwyciliśmy. No i powiedzmy, że przechwyciłem 10 z tych czołgów i to są ich numery seryjne, ok? 109, 374, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. No i metoda mówi mi tyle, weź największy z tych czołgów, największy z tych numerów, to wyszło, że to jest akurat ten ostatni, tak? 1203. A do tego 1203 dodaj mi średni odstęp między tymi numerami, czyli to jest 1203 podzielić przez co? Przez 10, bo tyle czołgów miałem, tak? Czyli to jest rzędu 120. No i jeszcze odejmij 1, tam było, tak wyszło. No tak czy inaczej, jak dodam to do tego, odejmę 1, to wychodzi mi 1322. O, i co się okazuje, że w miarę sensownie to przybliża to, co jest tutaj, tak? Czyli faktycznie w tej symulacji tego doświadczenia losowego No, akurat tutaj było tak, że nawet niezbyśmy mieli strzał. Oczywiście no, tak nie będzie zawsze, jak tak będę sobie powtarzał, o, no całkiem nieźle, no kurczę. To nawet jest nie trzeba znać czołgów, które zdobyli. Dokładnie, znaczy my jak już je zdobyliśmy, to znamy tak czy inaczej, ale to jest słuszna uwaga, że de facto w tej metodzie jedyne z czego korzystamy to maksimum, no i to ile czołgów mieliśmy, tak? No dobra, a jak mamy 3 czołgi, no to widać, że pewnie ta metoda będzie dużo bardziej... O właśnie, wyszło 455, tutaj wyszło. No i tak sobie nieźle radzi. Maksimum jest... Znaczy, my nie wpisujemy maksimum. My wpisujemy tylko liczbę czołgów, której nie znamy oraz liczbę czołgów, którą my wylosujemy. I on automatycznie losuje to, co trzeba. No i na podstawie tego, co wylosuje, stwierdza, ile jego zdaniem było czołgów, więc widać, że radzi sobie z tym całkiem nieźle. I życzę tak Wam powodzenia na wszystkich egzaminach, Was czekają. No i zapraszam Was do studiowania na naszym wydziale. Do zobaczenia, mam nadzieję.